Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższy, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię. Jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieni. W wielu takich przypowieściach mówił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Królestwo Boże, czyli Bóg. Dzisiaj Jezus opowiada o tym, jak wygląda Pan Bóg, jaki jest Pan Bóg. Jak wygląda niebo. I daje przykład ziarna, daje przykład ziarnka gorczycy, czegoś bardzo małego, najmniejszego spośród nasion, jak mówi Jezus, ze wszystkich nasion na ziemi. To jest przedziwne, że popatrzcie, jak my się chcemy zaprezentować, to zazwyczaj mówimy w takich superlatywach, nie? Że mam największy dom, nie? Najlepszą pracę, nie? Dużą wypłatę. Chcę pokazać coś w takich rozmiarach, maxi rozmiarach, takich, żeby czymś zachwycić, nie? Żeby się ludzie zafascynowali, że mam coś wielkiego. Nie? Jak chłopak spotyka dziewczynę i chce się jej zaprezentować, przedstawić, to nie powie, że pracuje na takiej kiepska praca, nie? Ledwo, tam po prostu jakaś śmieciowa umowa. Nie stać mnie na nic. Nie? Tylko pokazujemy się z najlepszych stron. Gdybym, nie wiem, chcę mówić o kościele, nie? Jak są wizytacje w kościele, jak przyjeżdża ksiądz biskup, nie? No to zawsze duszpasterze, zawsze proboszcz pokazuje parafię od najlepszych stron. Nie wiem, czy się zdarzyło kiedyś, żeby proboszcz powiedział, no mam z tą parafią problem. Ludzie mi nie chodzą do kościoła, nic mi nie wychodzi. Pokazujemy się jak najlepiej. Gdyby się mnie ktoś zapytał, jak jest na katechezie, to przecież wam nie powiem, że mi nie wychodzi, że mi się nie chce. Nie pokażę się bez tej małej strony. A popatrzcie, Pan Bóg mówi, niebo jest jak ziarnko gorczycy. Bóg jest jak ziarnko gorczycy, coś bardzo małego.
coś, czym nie mogę zachwycić się tak pozornie na pierwszy rzut oka. Coś, co nie jest wystawiane w muzeach. Tylko jest coś, co nawet może nie jest zauważalne. No kto jednoziarenko widzi jakiś żwirek, który, nie wiem, z po naszych butów się gdzieś tam popruszy. Nikt tego nie widzi. Nie? Pan Bóg mówi, takie jest niebo. To nie jest przesyt. To jest coś, co jest niezauważalne. Na pierwszy rzut oka. I to jest pierwsza rzecz, o której dzisiaj Jezus mówi. Druga sprawa jest taka, że cieszymy się, że wracają te wszystkie, tak, ta normalność powoli wraca w naszej ojczyźnie i na świecie. Ja spośród tych luzowań cieszę się z jednej rzeczy, że wróciły kina i można pójść jak człowiek, coś zobaczyć. I ostatnio z takiej wielkiej tęsknoty, że nie żebym był jakimś kinomanem, ale tak postanowiłem sobie pójść. Jeszcze tym bardziej z przysługującej mi jeszcze ulgi nauczycielskiej pozwoliłem sobie na ten luksus. Poszedłem na komedię, jeszcze zobaczyłem, że to jest komedia romantyczna. To tym bardziej mnie to zmotywowało, żeby tam pójść. Polska komedia, może nie wysokich lotów, ale jak to niektórzy mówią, zrobiła mi niedzielę, zrobiła mi trochę dni, czy nawet zrobiła trochę to kazanie i kilka myśli, którym chciałbym się też z wami podzielić. Komedia pod tytułem Druga połowa. Film mówi, że właśnie w życiu najważniejsza jest druga połowa. Jak to się ma do dzisiejszej Ewangelii? Ono to się ma tak, że dzisiaj Jezus mówi o pewnym owocowaniu tak naprawdę. Że to ziarno, to takie pozornie niewidoczne ziarenko, to jest dopiero pierwsza połowa. I ten cały proces rozwoju tego ziarnka to jest pierwsza połowa. To wrzucenie w ziemię, to obumieranie, to kiełkowanie, to wznoszenie się, to przebijanie się wcześniej przez te wszystkie bruzdy w ziemi, to jest wszystko pierwsza połowa. Ona jest bardzo ważna. Ale ona jest przygotowaniem do tego, co dopiero będzie za chwilę. Do owocowania. I to jest ta druga połowa. Nie ma drugiej połowy bez pierwszej. Nie? To jest rzecz, myślę, prosta, nieprostacka, oczywista. I druga połowa potrzebuje pierwszej. Nie ma tak, ja się oczywiście nie znam, teraz coś tam leci, zaczyna się taki terror sportowy, ja to nazywam u nas w klasztorze, teraz gdzie nie wejdę, właśnie co nie wejdę do sali wspólnej, mamy taką salę z telewizorem, to albo tenis, albo piłka nożna i nie ma człowiek coś normalnego pooglądać. Teraz jeszcze ten terror taki miesięczny, nazwany Mistrzostwami Europy się zaczął i o tym wiemy, nie? Że nie ma meczu. Ja się na tym zupełnie nie znam, ale z tego, co tak podglądnąłem, to wiem, że są dwie połowy. Nie ma takiego meczu. Nie? Oczywiście może być pierwsza połowa, może być walkover, oczywiście może drużyna się poddać i oddać cały wynik drugiej, przeciwnej drużynie, ale przegrywa. Nie? Po co te wprowadzenia? Może ktoś się zapytać, po co o tym mówi. Nie? Bo nasze życie też składa się z dwóch połówek w życiu. I czasem to, co niewidoczne w tym momencie, jest przygotowaniem do tego, co w twoim życiu jest najważniejsze, tą drugą połową. Ja nie wiem, czy ja jestem już w drugiej połowie, czy jeszcze jestem w swoim życiu i w swoim kapłaństwie w drugiej połowie, czy może jeszcze w pierwszej, raczej się czuję jeszcze w tej porze zimowania. Nie wiem, w którym momencie ty się czujesz, nawet mając, nie wiem, spory licznik, taki duży PESEL, nie? W której jesteś w połowie swojego życia. Ale ta druga połowa jest najważniejsza. I nawet nie chodzi tu o wynik, ale chodzi o przeżywanie tej drugiej połowy. Ale przeżywanie tej drugiej połowy zależy od tego, żeby umieć z pokorą zaakceptować to, co się dzieje w pierwszej połowie. Może to być jakaś seria nieudanych. Może to być ciągły remis albo ciągłe przegrywanie. Ale ważne, żeby dotrwać do przerwy i ważne, żeby mieć odwagę wyjść z tego boksu, z tej szatni i mieć odwagę rozpocząć tą drugą połowę w życiu. Żeby umieć.
żeby się nie zwinąć, żeby się w tym wszystkim nie schować. Ale jakże ta pierwsza połowa znowu jest ważna, to jak ziarno, bo patrzcie, kiedy wsiejemy ziarno, nie, ono niewidoczne, cały czas do tego chce wracać. My tego dojrzewania nie przyspieszymy. Nie przyspieszymy. Ileż tu trzeba pokory? Ile tu już trzeba cierpliwości? Oczywiście mogę czasem jakiegoś takiego nawozu wrzucić, ale znowu tu musi być jakaś wielka uwaga. Jakbym za dużo jakiś tam podlał jakiegoś kwiatka, za dużo wlał nawozu, żeby ten kwiatek szybciej urósł, to wiem, że on zwiędnie. Ja go spalę, zniszczę. I często może jestem na takim spalonym w życiu, może coś przegrywam, bo chciałem coś przyspieszyć. Wszystko w życiu ma czas. W życiu, w miłości, w relacjach, w rozwoju, w awansach, wszystko ma czas. W Kościele też wszystko ma czas. Nie przyspieszajmy czegoś. Bo jak chcę coś przyspieszyć, to zawsze to zepsuje. Nie? Nie spieszmy się. Czekajmy odważnie, czekajmy z cierpliwością. Wiem, jak coś zasiejemy, to właśnie nie przyspieszymy tego. Nie wiem, że będę siedział, będę stał nad kwiatkiem i trzymał kciuki, będę dopingował temu kwiatkowi. No nie. On ma swoją dynamikę. Nie? I on tego czasu potrzebuje. Ja mogę mu oczywiście, mogę się zatroszczyć o jakieś nawilżenie, o dobrą glebę, ale nie przyspieszę tego rozwoju. I w życiu to samo. Jeśli w czym się spieszymy, to często to właśnie psujemy. To często nam się coś właśnie nie wychodzi, dlatego że chcę już widzieć owoce. Już chcę widzieć owoce i to jest, ja to widzę w życiu zakonnym, w kapłańskim, widzę, kiedy obserwuję, kiedy słucham małżonków, kiedy przepatruję się rodziną. Nie? Kiedy rodzice jakby już chcą widzieć owoce swojego wychowania pośród dzieci. Najważniejsze, żeby zasiać ziarno. I dać mu dobry klimat. Ale nie czekajmy na owocowanie. Owocowanie należy do Pana Boga. Pamiętam, jak rozpoczynałem swoje życie kapłańskie, zakonne. Ja ten przykład chyba kiedyś może mówiłem, może ktoś już słyszy, ale jest też wiele osób nowych. Wiadomo, jak człowiek rozpoczyna coś nowego, no to zawsze jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo energii. Pamiętam, wtedy rozpoczynałem swoje życie w Toruniu i byłem odpowiedzialny za młodzież. I pamiętam, nawet stworzyła się taka wspólnota, wyspa nazwaliśmy się. No ale tam, ale ta młodzież taka była knobrna trochę, nie? Taka gimnazjalisto-licealna, ten wiek, nie? Oni przychodzili na te spotkania, ale mnie nie słuchali. Nie? Oni, jakby ja tak patrzyłem, troszczyłem się, no dawałem wszystko, swój czas, swoje serce maksymalnie. Nie widziałem zupełnie owoców tego działania. Wiedziałem, że oni są, ale po co oni są? Nawet czasem prosiłem, Panie Boże, zabierz mi, nie, po prostu zabierz mi. Po prostu nie mogę na nich patrzeć, po prostu jak oni mają tak się zachowywać, mają tak robić, po prostu. No po co? Po co ja tutaj jestem? I pamiętam, nasz teraz proboszcz, też był wtedy w Toruniu, był duszpasterzem akademickim, poprosił mnie, żebym mu pomógł w kolędzie studenckiej w akademikach. To jest taka kolęda, która rozpoczyna się o godzinie 21. Wtedy, kiedy wszyscy już mówią dobranoc, to studenci dopiero wtedy wracają. Więc rozpoczęliśmy, była lista i pamiętam ostatnie wejście, ostatni pokój w tym akademiku, 2:30. Ja nie wiedziałem w ogóle, jak się nazywam, po co w ogóle właśnie, po co tutaj jestem. Wchodzę i pamiętam, pomodliśmy się, była dziewczyna, Ewa, tylko tyle imię i pamiętam. Usiadłem i zamiast, tak jak to zawsze robiłem, zapytać się, co u ciebie słychać, to ja zacząłem mówić o sobie. To wszystko jest bez sensu. Nie? Że jestem w tym tutoruniu, a tu mi się nic nie udaje. I tak wylewałem, tak narzekałem. I Ewa mówi, ojcze, stop. Czy ojciec czyta czasem Pismo Święte? No czytam, jestem księdzem. A czy czytał ksiądz taką przypowieść o takim ziarnie, które człowiek wsiewa? No tak. A wierzy ksiądz w to? Wierzy ojciec w te słowa? I pamiętam, dla mnie to było wtedy takie przebudzenie. Taki znowu może prosty obraz, no, ale takie przebudzenie. Mówi, niech ojciec nie czeka na owocowanie. Ważne, że ojciec coś rozpoczął. Ważne, że coś się zaczęło dziać. Że ziarno zostało zasiane. Już mija wiele lat, kiedy mnie nie ma w Toruniu. Tej wspólnoty już nie ma.
Ale mam kontakt z wieloma ludźmi z tej wspólnoty, wielu już pozakładało rodziny i widzę to ziarno zasiane. Widzę, kiedy oni właśnie są właśnie w rodzinach, kiedy wychowują już dzieci. Widzę ich fundament, widzę ich dojrzewanie, ich wzrastanie w Kościele. Nie chciejmy wszystkiego po swojemu robić. Zostawmy to Panu Bogu. My pozwólmy, żeby to ziarno zostało zasiane. Co dalej? Pozwólmy, żeby to ziarno, tak jak to jest w przyrodzie, też obumarło. Czyli co? Nie pilnujmy na siłę, żeby się temu ziarnu, które zasialiśmy, to może być twoje dziecko, to może być twój syn, twoja córka, to może być twój przyjaciel, ktokolwiek bliski. Nie wkładaj go do jakiegoś klosza, w którym będzie pozbawiony jakiejkolwiek trudności, problemów, będzie narażona na jakieś, nie wiem, jakieś zło. Nie próbujmy... To nie próbujmy na siłę tutaj jakby ustrzec. Oczywiście strzeżmy na tyle, możemy. Ale pozwólmy, żeby ten rozwój dokonywał się wolności. Żeby to ziarno obumarło. Pamiętam, kiedy tak jak ta Ewa stała się prorokiem w moim życiu, tak samo kiedy wiele lat wcześniej jeszcze, jak szedłem do nowicjatu i wtedy mój ksiądz proboszcz, dzisiaj już emeryt, ksiądz diecezjalny, kiedy miałem wyjeżdżać do nowicjatu, to jest taki szczególny rok takiego zamknięcia, mówi: Marek, pamiętaj jedną rzecz. Jak pójdziesz do tego nowicjatu, to pamiętaj, że ten nowicjacie obłożą cię dosłownie gnojem. Nie? Obłożą cię. Nie? Ale to po to, żebyś tam obumarł, żebyś przyniósł owoc. Nie bój się tego. Nie wierzgaj. Pozwól sobie na to. I znowu widzę, że ten właśnie ksiądz Stanisław stał się takim wielkim prorokiem. Nie bójmy się takich sytuacji. Ale pamiętajmy, że, bo to jest jedna rzecz, że nad tym ziarnem ktoś czuwa. To jest Pan Bóg. Bo to On to ziarno zasiewa tak naprawdę. I to On strzeże tego ziarna. Tego ziarna pilnuje. O tym pamiętajmy. I o to się troszmy. Troszmy się o to, żeby właśnie pamiętać o tym, co w życiu naszym jest najważniejsze i pozwolić, żeby Pan Bóg to wszystko poprowadził. Ta przypowieść nam mówi o niesamowitej takiej wolności, którą trzeba nam dać i sobie, i innym. Bo im bardziej się na czymś skupiamy, im bardziej czegoś trzymamy kurczowo i pilnujemy, to nam to się wymknie, ucieknie i nigdy z nami nie będzie chciało być. Im bardziej będziemy kogoś trzymać w jakichś takich bliskich, bardzo bliskich relacji i nie dawać mu żadnego tlenu, to ktoś może umrzeć z nami. Jak dla kogoś będziemy chcieli za dobrze. Czasem jest tak, że chcemy dla kogoś aż za dobrze. Jest tak, że doświadczamy albo braku miłości, albo nadmiaru miłości. Jedno i drugie dzisiaj staje się jakimś takim wielkim znakiem zapytania. Pan Jezus nawet, kiedy będziemy czytać dalej Ewangelię, pozwoli, żeby wśród tego ziarna i konkol wzrastał. I mówi: pozwólcie jednemu i drugiemu rość aż do żniwa. Pozwólcie. Nie wycinajcie, bo przypadkiem może wytniecie też to dobrą roślinę. Poczekajcie na zbiory. Poczekajcie na żniwo. To, czego na dzisiaj Jezus chce uczyć, to właśnie tego czasu, tej cierpliwości. Nie przyspieszania. Nie przyspieszajmy niczego. I to, co powiedziałem tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, ale właśnie niech to będzie takie zasiewanie, niech to będzie ta spowiedź. Bądź wierny tej spowiedzi. To są te małe kroki, ale są tak bardzo istotne. Niech to będzie codzienna modlitwa, ale wierna, codzienna modlitwa. Niewielki event, charyzmatyczne spotkanie. Super, ja lubię na takie rzeczy jechać. Ale być wiernym codziennej modlitwie? Codziennej, rano i wieczorem, w ciągu dnia? To są te małe kroki, które będą odpowiadały za moje wzrastanie. To są te małe gesty w naszych rodzinach, w małżeństwach, tam, gdzie jesteśmy. Małe kroki.
mały, bardzo konkretny uśmiech, małe, bardzo konkretne słowo. I to jest ta druga połowa. To jest ta druga połowa, która jest w życiu najważniejsza. Ucieszmy się małymi rzeczami w naszym życiu. Podziękujmy Panu Bogu, umiemy dziękować Panu Bogu za to, co w życiu małe. Nie wszyscy jesteśmy jacyś mega charyzmatyczni, stworzeni do wielkich rzeczy. Bo kiedy tak człowiek by czekał, nie wiem, ja w kościele bym czekał, w rodzinie, nie wiem, w pracy, no to człowiek wpadnie we frustrację, nie? Uciesz się małą rzeczą, że coś ci dobrego dzisiaj jedna rzecz wyszła. Że dzisiaj wstałeś. Że miałeś odwagę dzisiaj otworzyć oczy. Jedna rzecz. Że może jednak zaciśnąłeś się zęby i jakby nie pozwoliłeś sobie na zło w swoim życiu. Jedna mała rzecz. To są te małe ziarna. To są te malutkie cegiełki w naszym życiu, których budowane jest nasze życie. Z tego się też ucieszmy. Z tego, co dzisiaj może niezgodne pogardy, nie? Bo nie jest wielkie. Z tego, co nie jest zauważalne. Nie? Ale to nas prowadzi do zbawienia. To, co mówiła święta Teresa z Lisieux, mała Tereska, nie? Która się nie oburza, żeby na nią mówić mała Tereska, nie? Kiedy mówiła o drodze małych kroków do świętości. Nie kroków siedmiomilowych, malutkich kroczków. I z takich rzeczy się ucieszmy. Za takie rzeczy dziękujmy. I o takie rzeczy prośmy. Prośmy Pana Boga, żebyśmy nie tyle byli wielcy, co żebyśmy byli wierni, konsekwentni małym rzeczom. Żebyśmy się nie poddawali. Jeżeli nam coś też nie wyjdzie. Ale każdego dnia próbowali. Czasem jest tak, że człowiek zrobi 2 kroki do przodu i 3 do tyłu. Ale znowu zrobi 2 kroki do przodu. I idzie do przodu. I coraz bardziej to odkrywam w swoim życiu i chcę też się z wami podzielić, że nie jest naprawdę najważniejsze w naszym życiu, czy ja gdzieś pierwszy dojdę, czy pierwszy dojdę do nieba, ale że podejmę trud wędrówki. Gdzie Paweł nam mówi, jesteśmy pielgrzymami. To jest pielgrzymka. To nie jest olimpiada. Niebo to nie jest podium. To jest to rzeczywistość, to jest to miejsce dla tych, którzy podejmują krok wędrowania. Małe kroki. Że tutaj jesteś może po kilku miesiącach. I to jest ten krok. Czasem może nawet ważniejszy. Nawet może nawet większy niż tych, którzy tu są, może są codziennie. Bo to ten krok mały dla Ciebie jest najważniejszy. W Twojej wędrówce do Pana Boga. I z tego się ucieszmy. Z tego się ucieszmy. I próbujmy być temu wierni i konsekwentni i tak powoli podążać. Nawet i w starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On moją opoką i nie ma w nim nieprawości.